Witajcie obywatelki i obywatele, to ja, Bojan Stanisławski, współprowadzący programu pod tytułem Rozmowy Strajku. Ze mną jest reaktor naczelny tego portalu, Maciej Wiśniowski. Witam Państwa, kłaniam się. Maciej, skończyła się pewna epoka w polskiej najnowszej historii i zamknięciem tej epoki była śmierć Jerzego Urbana. Człowieka, który obrósł, słusznie czy niesłusznie, to zaraz sobie tu rozstrzygniemy, legendą, albo kilkoma legendami. Kilkoma nawet, legendami. Tak. Nawiasem mówiąc, wątki tych legend są czasem wzajemnie sprzeczne, więc to też jest ciekawostka. Autor jednego chyba z największych, a może największego politycznego bestselleru w ogóle w polskiej historii, czyli Alfabet Urbana. Książka naprawdę demaskatorska, to za mało powiedziane. Książka obrazoburcza też za mało powiedziane. Książka, która po prostu złamała, moim zdaniem, legendę o cukierkowej transformacji. Trochę potem jak film Pasikowskiego Psy, który też pokazał troszeczkę inną stronę. Chociaż tam to była fikcja, a to było, co pisał Urban, to była prawda. Tygodnik Nie, który stał się jakąś antytezą, po prostu taką kontrkulturką transformacji. Można by tutaj bardzo wiele różnych jeszcze takich osiągnięć, zasług, zjawisk, które stały się udziałem Jerzego Urbana, tutaj opisać i wymienić. Ale myślę, że większość naszych odbiorców to zna, więc ja tej listy teraz nie będę tutaj tak wszystkiego tak precyzyjnie wyliczał, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od twojego takiego intelektualnego wspomnienia o Urbanie. Nie emocjonalnego, bo rozumiem, że mogliście być jakoś związani, ale żebyś mi powiedział, co Jerzy Urban w twoim życiu jako osoba, nie wiem, budująca, kierująca, naprowadzająca znaczył, bo był w końcu twoim redaktorem naczelnym. 25 lat. Od pierwszego numeru. Przepracowaliście razem szmat czasu. Szmat czasu. Ćwierć wieku. Wpływ Urbana na moje życie jest, jakby to powiedzieć, nie do przecenienia. Nie dlatego to jest też ważne, że moje życie aż takie jest ważne, że ja jestem aż taki ważny. Natomiast Urban, myślę, poprzez to, że kształtował dziennikarzy w tygodniku Nie, w taki albo inny sposób wpływał na, przynajmniej jeszcze przez wiele lat, wpływał na kształt zawodu dziennikarskiego, można powiedzieć. Dlatego, że to był ostatni Mohikanin. Ostatni Mohikanin tego zawodu dziennikarza, którego już dzisiaj nie ma. To znaczy dziennikarza, któremu o coś chodziło. Już nie chcę używać wielkich słów w rodzaju tam bronienia ludzi. To nie, wszystko tam się zmieniało. Ale dziennikarzowi w wykonaniu tygodnika Nie, o coś chodziło. Czegoś chciał. I nie żaden kickbaitowy tytuł, nie pierniczenie, rozumiesz, o rzeczach pięciorzędnych, tylko byle to się dobrze sprzedało. Tylko forma zaangażowania, to było ważne. Ja Urbana wspominam znakomicie, przede wszystkim dlatego, że to był facet, który pokazał, jak być dobrym szefem. On był dobrym szefem. Nigdy nie krzyczał. Prawie nigdy. Raz usłyszałem, jak się darł. Ale to był raz. Na 25 lat, przyznasz, nie jest dużo. Ale to był facet, czemu o tym mówię, że był znakomitym szefem? Ponieważ był po pierwsze człowiekiem sprawiedliwym, po drugie robił coś, czego w tej chwili nie ma. To znaczy publikował materiały, z którymi się nie zgadzał. Tak? Jeśli już bardzo się nie zgadzał, pisał glosę do tego. Zdarzyły mi się takie rzeczy. Ale tak mówi, to nie jest według mnie, nie masz racji. I dawał. I płacił jak za zboże, przynajmniej w pierwszym okresie tego tygodnika. Ale ja myślę, że Urban to jeszcze, też napisałem zresztą, że jeszcze kiedyś się dowiemy, bo Urban to jest również po prostu. Urban to jest jego... Myślę, że musisz powiedzieć po prostu, o co chodzi. Po prostu tak, to część naszych widzów i widzek nie wie, co to jest. To był tygodnik, który zgromadził ludzi podczas październikowych wydarzeń, czyli końca stalinizmu w Polsce, których intelektualny wpływ na te przemiany, przynajmniej w ich początkowym okresie, był nie do przecenienia. Tam pracował mecenas Olszewski, pracował Jerzy Urban. Tam były nazwiska, które potem w historii Polski różnie tam się rozjeżdżały, ale to byli ludzie, którzy naprawdę mieli wiele do powiedzenia. Przypomniało mi się teraz, że o mecenasie Olszewskim Urban pisał per mecenas Szuwaks. Ja, w każdym razie, jego, jakby to powiedzieć,
z alfabetu, już to teraz wspominamy, jego celne określenia na temat niektórych ludzi przylinęły do nich, tak. Rozumiesz, to było ich przekleństwo. Ale potem jeszcze, i to była po prostu, to była pierwsza. Drugi etap, o którym trzeba pamiętać, to był Festiwal Solidarności i niesłychanie ważne, ważkie artykuły, które Urban pisał w Polityce. Mhm. Nożyce taki był. No, ale już nie pamiętam wszystkich tytułów. Dodajmy do tego być może, bo to też nie mam pewności, na ile nasi odbiorcy, zwłaszcza ci młodsi, są z tym zaznajomieni, że te pisma, które ty wymieniłeś, no Polityka może mniej, ale zwłaszcza po prostu, to było jednak pismo idące bardzo pod prąd. Tak. I że to, co jest ciekawe u Urbana moim zdaniem, to jest to, że to jest człowiek, bo wszystkim się wydaje dzisiaj, no wiesz, wszyscy, którzy się zetkną z tą postacią poprzez pryzmat oczywiście tego, co jest napisane w polskich śmieciowych tych mediach głównych, no to oni, wiesz, pozostaną z takim wrażeniem, że to jest człowiek reżimu komunistycznego, który zawsze tam, wiesz, od samego początku. Nie, to jest oczywiście, że pierwszy. Gomułki miał zakaz wykonywania zawodu. Otóż to, ale właśnie chcę powiedzieć, że dla mnie jedną z takich fascynujących rzeczy, jeżeli chodzi o Urbana, to jest to, że on był zawsze w kontrze, prawie zawsze w kontrze do władzy, poza momentem, kiedy władza była najbardziej znienawidzona. Widzona, wtedy ją popierał i był w kontrze do społeczeństwa i mimo tego udawało mu się cały czas żyć na poziomie o wiele wyższym niż przeciętny obywatel. No to jest naprawdę jakieś mistrzostwo świata. No. Rzeczywiście tak było i muszę ci powiedzieć, że jego rola jako rzecznika prasowego rządu za czasów generała Jaruzelskiego też jest warta oddzielnego omówienia, ponieważ z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie tylko dlatego, że on tym co wtorkowym, jeśli dobrze pamiętam, konferencjum prasowym dla dziennikarzy zagranicznych, a przypomnę, że to był również okres stanu wojennego, kiedy tam cenzura szalała, jednak dostać pałą było łatwiej niż kiedykolwiek. I co wtorek Urban organizował konferencję prasową dla dziennikarzy polskich i zagranicznych, a wtedy dziennikarze zagraniczni, no naprawdę to nie była grupa łagodnych harcerzy, tylko rzucała się do gardła tej władzy i Urban, Rzeczpospolita prezentowała następnego bodajże dnia, jeśli dobrze pamiętam, stenogramy z tych konferencji prasowych. Co to oznaczało? To znaczy, że nikt tego nie cenzurował. Jeżeli występował korespondent prasy francuskiej i mówił, czy prawdą jest, panie ministrze, że wczoraj brutalna polska milicja rozstrzelała trzech młodych ludzi pod fabryką taką i taką, to był fakt medialny i w ogóle fakt się robił, prawda, na całą tą. I Urban bez zmrużenia oka, bo był z reguły przygotowany na tego typu pytania, bo już wcześniej tam pewnie wiedział z różnych źródeł, udowadniał facetowi, że nie strzelali na przykład, tak? Ale tego typu rzeczy i tego typu, to był w ogóle nowy kształt polityki informacyjnej rządów w obozie socjalistycznym. Rosja, Związek Radziecki kompletnie tego nie mógł zrozumieć. Nie, bardzo był zły. Jak tak można było. Nawet towarzysz Żywko był bardzo zdziwiony tym. Tak. Wiesz, no w każdym razie i to były. Nazywał to były rzeczy. Mitingową demokracją, tak, która w Polsce się rozgrywa. Tak. I to było nie do przecenienia. On naprawdę, jakby to powiedzieć, zmienił paradygmaty tego już zdychającego zresztą ustroju. I rzeczywiście z pewnością żył lepiej niż większość społeczeństwa, choć się z tym specjalnie nigdy nie afiszował. Nie, pod koniec już się trochę afiszował, ale to po prostu chciał pokazać. Afiszował się właśnie na tej samej zasadzie, a ja wam pokażę, rozumiesz, że chcecie, żebym zdech, a ja jestem bogaty. Ja wiem, co ja mówię, ponieważ w drugim czy trzecim roku istnienia tygodnika przyszedłem do Jurka i mówię, słuchaj, mam taką prośbę, chciałem dać ogłoszenie, że szukam mieszkania, bo facet mnie wyrzucił z wynajmowanego wcześniej niż się spodziewałem. A to jeszcze nie był czas, że przez Facebook można było znaleźć. Nie, tak, przez Facebook, tak. I on mówi, a co? Ja mówię, no wiesz, no nie mam gdzie mieszkać, muszę teraz do matki wrócić, znaczy do rodziców muszę wrócić, nie masz mieszkania. Pogrzebał w kieszeni, położył klucze, to masz. Ja mówię, a co? No tam, bo ja myślę, już się wyprowadzamy do Konstancina, no to i to mieszkanie zostaje. I mieszkałeś u Urbana w mieszkaniu. Ja mówię, ty, ale a ile ci jestem? Weź spierdalaj, powiedział z właściwą sobie bezpośredniością pan redaktor, rozumiesz? 3 minuty. Za to mieszkanie mógł wziąć tyle kasy za wynajem, że można się było rozsypać. Mieszkałem w mieszkaniu, w którym po raz pierwszy widziałem dwie łazienki i ogromny ogród taki, bo to był parter przydomowy, który miałem przykazany dbać, słabo mi to się udawało. Rozumiesz? I mieszkałem tam, no, nie wiem, z półtora roku czy jakoś tam. Za darmo. Jeszcze, za darmo. Ja właśnie, wiesz, i też to świadczy. Musiał? Nie musiał.
Ja już nie chcę wspominać o dziennikarzach, których ratował z opresji finansowych naprawdę. No tak, no ale to są... To są właśnie tak, emocjonalne. Właśnie, to są takie... Natomiast... Właśnie, jak się żyje, czy miałeś takie wrażenie, że uczestniczyć w jakimś takim mocnym kontrkulturowym zjawisku, które jednak to społeczeństwo rozumie, no bo się nie dało pominąć. No teraz to już w ostatnich latach to tak, ale powiedzmy w latach 90. albo na przełomie wieku nie dało się pominąć istnienia tygodnika. Nie? To ja ci powiem właśnie, kiedy ja to zrozumiałem. Mm-hmm. Dzwonię do ministerstwa, jak dziś pamiętam, zdrowia, ale nie pamiętam, kto był po drugiej stronie. I szukam przez tam sekretarki, różne telefony, rozumiesz, tego gościa, o którego mi chodzi. I mówię do telefonu jeszcze kablowego. Mówię, dzień dobry, moje nazwisko Wiśniowski, kłania się tygodnik, nie. I z drugiej strony głos, o Jezu, a co ja zrobiłem? Wiceminister. No tak. Rozumiesz? To ja sobie uświadomiłem nagle, jaką potęgę ja mam w ręku, ja osobiście jako Wiśniowski, jaką Urban ma potęgę, tylko on o tym wiedział, a ja nie bardzo. I jak on, mówiąc szczerze, nie korzystał z tego instrumentarium w sposób moralnie naganny. No właśnie wręcz. On to wykorzystał w taki sposób, że jako tygodnik Nie, niezależna inicjatywa europejska, powstała taka partia, ruch, wprowadziła 5 posłów do Sejmu. Mhm. To był numer, to znaczy Urban chciał z tego zrobić happening, zrobił taki właśnie zjazd, że niech ktoś przyjeżdża, tu powstanie, jakaś ta niezależna inicjatywa europejska, zaprosił do prezydium dziewczyny lekkich obyczajów, które kazał tam właśnie wyciągać i zapraszał z ulicy w ogóle tego. Wszystko fajnie i przyjechało 500 osób z całej Polski, zażądało stworzenia ruchu politycznego, rozumiesz? I myśmy nagle się zderzyli, robili żart, a zderzyliśmy się z rzeczą poważną. No tak, to i weszło 5 posłów, rozumiesz, do tego, no, do Sejmu. To na przełomie, to zdaje się w tym 2001, tak? No szczerze nie pamiętam, kiedy to było. To chyba w 90-tych latach. Aha. Ale w każdym razie to jest to, o czym mówisz, tak? Że to jest właśnie, jakby to powiedzieć, stworzono strukturę, która nagle no zaczęła żyć własnym życiem. Ważyła, ale też ważyła w życiu politycznym. W okresie swojego... największej potęgi tygodnik Nie miał ponad 500 tysięcy. No tak, i przypomnijmy o tym, że to była gazeta, która do samego końca, prawie do samego końca, bo tam potem już coś było, ale to też marginalnie, ale nie publikowała w zasadzie reklam. Ona się utrzymywała wyłącznie z tego, co sprzedała. No to jest fenomen na skalę, moim zdaniem, europejską. To jeżeli były próby. To znaczy Urban nawet mówi, żeby ktoś do niego przyszedł z tymi reklamami, jak już tam było, trochę była inna sytuacja finansowa, w dalszym ciągu znakomita. I przyszli ludzie, poważni. I że bardzo chętnie dadzą reklamy, tylko mamy prośbę, żeby to o tym środowisku może, wie pan, mniej pisać. Mm. W tym samym momencie wylatywali z gabinetu, z huki. Ale widzisz, to jest też ciekawa rzecz, bo ja pamiętam jeszcze, rozmawialiśmy w początkowej fazie rozwoju portalu Strike, rozmawialiśmy na temat Urbana sporo, bo ja po prostu byłem ciekaw bardzo na twoich różnych tam impresji, powiedzmy, z tego okresu współpracy z nim. I ty mi powiedziałeś, że Urban miał taką jedną właściwość, cechę, którą no, ty bardzo cenisz, ja też zresztą bardzo cenię w ogóle wśród ludzi, to jest właściwość, można powiedzieć, no, dzisiaj spostponowana mocno, czyli lojalność. I pamiętam, że opowiadałeś mi między innymi o tym, że no, on miał przyjaciół, których no, nie wolno było, nie wolno było, no po prostu, o których w Niesie nie pisało, nawet jeżeli dopuścili się jakichś czynów no, moralnie czy prawnie nagannych. On o tym nie pisał i tłumaczył to właśnie w ten sposób, że zaraz, no to jest mój przyjaciel, któremu ja zawdzięczam różne rzeczy, ja nie będę tutaj go opluwał w moim piśmie. I w tym kontekście chciałem, żebyś no właśnie to jakoś skomentował. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że to rzeczywiście, no ludziom się tak, to wiesz, bo ludzie myślą idealistycznie bardzo często, im się wydaje, że o, jak tutaj dochodzi do jakiegoś zła, no to zło trzeba piętnować i tak dalej. No i czasem rzeczywiście tak jest, że ludzie, którzy są naszymi bliskimi znajomymi albo ludzie, którym coś zawdzięczamy, no popełnią jakieś błędy i wiesz, no wtedy jakieś jest oczekiwanie opinii publicznej, że my te błędy musimy eksponować. Dlaczego my? No my akurat jesteśmy z nimi związani i mi się wydaje, że jeżeli ja coś komuś zawdzięczam, no to nie jestem pierwszym, który chodzi i tutaj krzyczy przeciwko komuś. I mi się wydaje, że w ogóle, że Urban w tym kontekście właśnie zachowywał się tak etycznie, jest. A nie... On się zachowywał etycznie, ale to dotyczyło ludzi, no oczywista sprawa, i to kiedyś nawet wprost sformułował, na Jaruzelskiego nie dopuszczę żadnych tych... No to było łatwe, ponieważ Jaruzelski nie robił naprawdę niczego moralnie i etycznie wątpliwego, no co, tak, można tak. Było, co można było złapać. No, przynajmniej nie w tym okresie. O Rakowskim
też niczego by nie puścił, ale również Jarakowski, że tak powiem, nie był obiektem, który można było atakować. No ja, tam byli jacyś biznesmeni, tam takie były historie. Ale też pamiętam. Żelatyna, to rzecz. Moją rozmowę z nim, kiedy wróciłem z delegacji z Afryki, na którą mnie wysłał za ciężkie pieniądze. Przywiozłem z tego reportaż, który wyrzucił i nie zażądał ode mnie zwrotu kosztów, choć miał prawo. Mhm. A się uważam, że reportaż był niezły, ale w ogóle był jak gdyby, no, nie leżał w sferze zainteresowań. Jurkowi się nie podobał. I ja przywiozłem stamtąd informację o biznesmenie z dużym nazwiskiem, wicepremierze, który przemycał, według informacji, które tam zdobyłem, broń do krajów Afryki, łamiąc embargo. I wchodzę do Jurka i mówię, słuchaj, sprawa jest taka, no nie dalej niż 2 dni temu piłem u ciebie z nim wódkę, a tu mam takie informacje. Piszę. Mhm. Bo wtedy, kiedy się łamał już taki, wiesz, już takie rzeczywiście podstawowe rzeczy, dupie. No tak, rozumiem, ale wiesz, to też wydaje mi się, że może to też zależy od jakiegoś tam, nie wiem, stopnia zażyłości albo tego, tak. Wiesz, bo mi się wydaje, że to są w ogóle rzeczy, które ludzie powinni ważyć, no to znaczy, bo ja mam takie wrażenie, że to są po prostu w ogóle jakieś fundamentalne kwestie takie, no, moralne, można powiedzieć, no to znaczy, bo zawsze należy sobie moim zdaniem zadać pytanie, jaką prawdę i po co, jak pytał Majakowski, wiesz, akurat może w nie najlepszym kontekście, bo trochę bronił tam różnych łagrów, niełagrów i tak dalej, ale niemniej to jest, wiesz, zasadne pytanie. No i to jest pytanie, którego ludzie sobie dzisiaj nie stawiają i właśnie mają takie bardzo, powiedziałbym, idealistyczne i takie płytkie i infantylne, no można powiedzieć, podejście do etyki. Ale jeszcze jedno mam pytanie, bo wiesz... Tylko jeszcze skończę. Tekst mój o tym facecie powstał, ale się nie ukazał. Ale się nie ukazał. I nie dlatego, żebyśmy mieli jasność, że właśnie bronił faceta, który można było, tylko był, za mało było zebranych dowodów. Koniec. Nieudowodnione, nie mam o czym mówić. A słuchaj, a powiedz mi, w jaki sposób, bo ja jednak zauważyłem pewną zmianę u Jerzego Urbana. Ja oczywiście jako obserwator zewnętrzny, ja nigdy tego człowieka nawet nie spotkałem. Więc taką zmianę, no, która się zamanifestowała w czymś, co... Znaczy zamanifestowała się, jeżeli chodzi o zmianę, czy też transformację jakąś tygodnika, nie? No dlatego, że mam wrażenie, że w latach, pod koniec lat 90., no, mówiąc w okresie tych 4 wielkich reform i takich tam innych różnych historii strasznych w polskich najnowszych dziejach, to mam wrażenie, że i kiedy się transformowało też SLD, kiedy SLD przechodziło z tej koalicji, z tej formuły koalicyjnej, której trzonem było SDRP i tak dalej, przekształciło się w ten... taki neoaparatczykowski, wiesz, no to taką partię, no wodzowską właściwie, no Leszka Millera, stronnictwo, to mam wrażenie, że gdzieś wtedy coś się stało takiego, że Jerzy Urban przeszedł na świętą wiarę neoliberalną, przynajmniej częściowo. Tak jest. I zastanawiam się, czy no w jaki sposób jakie są twoje obserwacje z tego okresu, co to poprzedziło, czy to była jakaś kapitulacja i wyraz tego, że on już po prostu jest za stary na to, żeby to udźwignąć? Co to było? Co się takiego stało? To, co teraz powiem, to jest moja spekulacja. No tak. I powiedziałbym od autorski komentarz. Mogło tak być, ale nie musiało. Rzeczywiście wtedy nastąpiło starcie, wtedy kiedy między SLD a Urbanem, powiedzmy tak, czy Millerem a Urbanem, jak wolisz, nastąpiło starcie, ponieważ Miller rozumował, że Tygodnik nie będzie organem SLD i będzie, że tak powiem, wypełniał. Stary na to nie poszedł i z nikim innym by nie poszedł. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby on był przez kogokolwiek wykorzystywany. Jest to taki narcyzm Leszka Millera, czy to się jakoś urodziło z jakichś... Ja myślę, że to narcyzm Leszka Millera, może były jakieś inne okoliczności, może było zachłysnięcie się potęgą, bo to przecież oni wtedy... Prawie konstytucyjna większość. Tak, mieli władzę. Ja pamiętam, myśmy robili wtedy kolegium, kiedy SL, znaczy Lewica wzięła władzę, co robimy i że tak powiem, głos ludu, czyli całego kolektywu było, że obowiązkiem dziennikarza jest lać władzę. Nie ma znaczenia, skąd jej nogi wyrastają, jakie ma korzenie, tylko trzeba je patrzeć na ręce i myśmy to robili. I to właśnie był ten moment, kiedy Miller nie mógł tego zrozumieć. Jak to? Czemu piszecie o tym facecie, że coś nakręcił tym? Próbował wpływać i to się nie udało. I myślę, że od tego się zaczynały te konflikty, które... Tak, natomiast przejście na te neoliberalne, ja myślę, że były...
związane z tym, co Urban lubił, czyli z wygodnictwem. On już zakosztował naprawdę bardzo, bardzo bogatego życia. Czyli punkt siedzenia zmienia punkt widzenia. Zmienił punkt widzenia. I wtedy też, ja pamiętam, były moje z nim konflikty, tam mocno powiedziane, ale w każdym razie ja tam popiskiwałem, bo ja cały czas chciałem pisać społecznie zaangażowane materiały, reportaże o ludziach biednych, wykluczonych. I już nie było takiego, powiedziałbym, zapotrzebowania. Tak, brał stary, bo to tam wtedy, kiedy uważał, że to jest dobre, kiedy to jakoś tam ludźmi tąpnie, wywoła jakieś emocje i tak dalej, ale jak ja cały czas tam tu krzyczałem, że trzeba zrobić, że ta pani została pozbawiona mieszkania, więc prezydenta trzeba co najmniej rozerwać końmi albo coś, to może pani akurat trzeba trafu, załóżmy, piła, tak? Więc jak piła, to może jednak z tym mieszkaniem, by tak nie szaleć z tym prezydentem. No tak, oczywiście przykro, że jest bez mieszkania, ale pan prezydent jednak może niech trochę pożyje. I tak dalej, i tak dalej. To były takie właśnie te takie rozchodzenia się, których ja w swojej naiwności oczywiście, bo jeszcze byłem młody i taki pełen werwy, nie rozumiałem. Tak wyszło. Tak wyszło ale nigdy nie zauważyłem u niego tej, na szczęście, tej takiej pańskiej maniery, którą często u lewicowych oligarchów polskich widziałem, tak? Że już jak mamy naprawdę kasę, to palimy już cygara, zajeżdżamy najlepszymi tymi. I stary oczywiście zajeżdżał, palił cygara, ale nie robił z tego, znaczy to nie był jego, to nie była demonstracja bogactwa, tylko lubił cygara. Ale mi się wydaje, no to też nawiasem mówiąc, to jest takie jakieś też takie strasznie urbanowe, no znaczy to cały czas to takie chodzenie pod prąd i robienie wszystkiemu na przekór rzeczywistości, na przekór, ja go strasznie szanuję właśnie chyba najbardziej za że on był w stanie nie tylko o tym mówić, nie tylko o tym myśleć, ale on to po prostu cały czas robił, jeszcze twórczo to rozwijał i doprowadził to jest coś takiego, co jest prawdziwym, dobrym, skutecznym sztuką trollingu. Nie tam, że w internecie napiszesz, że ktoś jest idiotą, debilem czy coś takiego, albo że kogoś obranisz, albo że kogoś będziesz podpuszczał. On po prostu całym sobą manifestował jakąś właśnie taką kontrkulturkę przeciwko, był przeciwko wszystkim właściwie. I był skutecznie przeciwko wszystkim, prawda? I to jakoś mi się wydawało to, że on właśnie do samego końca palił papierosy, cygara i tak dalej. No to właśnie, że już wszyscy mówili, jej stary, no masz tam 90 lat, czy ile to wiesz, uważaj trochę z tym. No nie. No i robił sobie różne właśnie zdjęcia, nagrywa. I to nawiasem mówiąc też bardzo ciekawe, bo to on, no jako człowiek starej daty, jednak zrobił konkietę w mediach społecznościowych, no niesamowitą. To nawiasem mówiąc też w ogóle było ciekawe, bo tak, z jednej strony, ja nie wiem, czy ty wtedy jeszcze byłeś w tygodniku, nie, kiedy się zaczynały te wszystkie memy, wideo memy z udziałem Początek Urbana. Początek, tak. No tak, ale to i wiesz, i to było też ciekawe i takie bardzo symboliczne, jeżeli chodzi o media, bo wiesz, bo one zdobywały niesamowitą popularność, tam miliony, miliardy odsłon, wiesz, każdego tego jego prześmiewczego filmiku, które teraz są powtarzane, tam te różne jego felietony, frazy, wiesz, wypowiedzi i tak dalej, ale to nie przełożyło się w żaden sposób na sprzedawalność gazety. I otóż to właśnie, młodzi dziennikarze, którzy przyszli do tego i oni go wyciągali, między innymi córka żony Urbana, go popychali do tego, żeby właśnie tworzyć memy, filmiki, że to jest ten... Jurek miał, nie tylko z lenistwa, miał jedno pytanie, czy to się przełoży na sprzedaż. Nie przełoży się na sprzedaż, ale nie dał sobie wmówić, że, znaczy nie dał się przekonać, że to i tak daje mu, jak gdyby jemu popularność, i to jest warte tego. Nie, to jest warte ale, jako zjawisko tak, kulturowe. Ale on to robił na tej zasadzie, no już dobra, chcecie, to zrobię, no i tak. Ale zobacz, zrobił tak wspaniałe. Tak, oczywiście, tym się bawię. Ale zamykając już, jak gdyby, znaczy dążąc w tej rozmowie naszej, mam nadzieję, do końca, chcę powiedzieć, że ci wszyscy debile, których dzisiaj, przepraszam, nie chcę używać tak, ci nierozumni ludzie, którzy dzisiaj wznoszą okrzyki przeciwko temu, żeby on spoczął na pomostkach w swoim rodzinnym, między innymi mówiąc, grobie. Że należy go, nie wiem, no nieledwie pod płotem, albo w ogóle go nie. Oni naprawdę nie rozumieją, że Urban odegrał, i nie boję się tego powiedzieć, w historii powojennej Polski ogromną rolę. Oczywiście, zasłużył ogromną na miejsce rolę. W podręcznikach historii, naprawdę, ale tak długo jak Roszkowski będzie pisał, to nie będzie go miał. Boję się, że ten... I o tym trzeba pamiętać. Oni tego nie tyle nie pamiętają, tylko ich niedouczenie powoduje, że nawet tego nie zauważą. Dobrze, a ostatnie pytanie, bo ja też chciałbym tu zmierzać do końca. No, rola tygodnika nie w ukształtowaniu pewnego oporu społecznego wobec właśnie tej cukierkowej legendy transformacji,
No, mi się wydaje osobiście nieoceniona i mówiąc szczerze, bardzo żałuję, że tak jakoś jak przez mgłę smoleńską pamiętam te lata 90. i zwłaszcza tę dyskusję intelektualną, która wtedy się jednoznacznie toczyła na o wiele wyższym poziomie niż dzisiaj. Pamiętajmy, wspomnijmy chociaż to, że no nie wiem, taki osobami, które wówczas określano mianem szurów, to był Stefan Niesiołowski, no albo tak. Stelmachowski, który nie wiem, czy żyje, pewnie nie żyje już. No takie ten top, a dzisiaj, no nie wiem, szurem to do niedawna jeszcze, no to nie wiem, mogła być jakaś Senyszyn na przykład, albo coś takiego, w związku z czym wszystko się odwróciło jakby totalnie, ale mam wrażenie, że wiesz, w latach 90. ludzie jeszcze zachowali jakąś trzeźwość, przytomność umysłu, wiesz, jakieś tam takie to myślenie, które w tej straconej dekadzie PRL-u, myślenie krytyczne, które się wytworzyło w ludziach i przecież wtedy był cały taki ołów, znaczy był Tygodnik Nie, był kabaret Olgi Lipińskiej i wiesz, gdy czytasz, gdy na przykład oglądasz klipy z kabaretu Olgi Lipińskiej z lat 90. na YouTubie gdzieś pozamieszczane, albo gdy czytasz, wiesz, z 96. roku felieton Urbana, to sobie myślisz, kurczę, coś takiego się kiedyś pokazywało w mediach szeroko poczytnych albo w publicznych, wiesz, no to przecież jest, wiesz, inny świat, inna rzeczywistość i zastanawiam się, czy mógłbyś mi jakoś tak, no Urban jako cyniczny człowiek, ale jednak bardzo spostrzegawczy, no i tak dojmująco rozwinięty intelektualnie. Czy on jakoś ten upadek obserwował i tak jakoś, nie wiem, komentował, czy w jakiś sposób widział, że ta polska opinia publiczna, no czyli jakaś jego ten, no nie wiem, ten Matrix, no do którego on się odwoływał, do którego pisał, dla którego pisał, że ona się zwija, marnieje, więdnie i tak dalej. Ja myślę, że to było, że to tak właśnie było, jak mówisz. Znaczy on to obserwował tą Polskę. To już jest też moja spekulacja, z pewnym żalem, to znaczy, bo przecież jeżeli on był facetem przełomu z lat 56, później następny przełom z lat 80, 81 i następnych po 80. I też pod koniec lat 60 się musiał jakoś odnaleźć, bo nie wyjechał jednak. Po stanie wojennym. Ale wtedy, niezależnie od tego, jak to oceniamy te wszystkie wydarzenia, ludziom o coś chodziło. I właśnie chodziło im, przepraszam za górnolotne, nie znoszę takich słów, im chodziło o Polskę, tak? Jaki będzie ten kraj, w którym chcemy żyć? I właśnie były i kłótnie, i spory, i intelektualne, i wszystko, co chcesz. Tutaj natomiast on widział i nie ukrywał swojego rozczarowania w felietonach przecież. To takie kompletne marnienie mózgów, intelektu społecznego. Mhm. Że takie to jest wszystko już coraz gorsze, coraz słabsze. Nie ma do kogo gadać. Nie ma z kim gadać. Nie ma do kogo gadać. I on jak gdyby wtedy, oceniając to, jednocześnie wycofywał się na swoje z góry upatrzone pozycje, czyli do swojej willi, basenu. On sobie poradził. On sobie poradził, się wyżywił swojego jaguara. Tak powiem. I to tak właśnie, ten dystans i to wszystko, ja nie byłem już przez, od 7 lat go nie widziałem, mniej trochę, ale w każdym razie i mówili mi, że on jak gdyby gasł, tak, ze starości. Mhm. I do końca miał przytomny umysł i po prostu zdawał sobie sprawę z tego i to tak właśnie naturalnie wychodził z Polski, która go nie chciała, a której on już nie rozumiał. Nie, tak. Ale wydaje mi się, że to właśnie jest bardzo symboliczne, być może na zakończenie naszego programu, że ta Polska i ta siermięga polska, siermięga polskiej transformacji, ta jakaś taka, to obłąkanie, które tutaj obserwujemy i które się cały czas zwiększa i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które pokonały tę sprawę, być może, którą Urban w latach 90. jeszcze walczył razem z takimi ludźmi, jak właśnie Olga Lipińska czy coś takiego, ale nie pokonały nigdy jego. Tak. On po prostu sobie poszedł. Tak, tak, i to wszystko. Dziękujemy. Szanowni widzowie, szanowne widzki, życzymy Wam wszystkiego dobrego i mamy nadzieję, że dzisiejsza nasza rozmowa Wam przypadła do gustu intelektualnie i estetycznie. Bardzo Was prosimy o naciśnięcie, użycie wszystkich tam przycisków i funkcji, które mogą pomóc nam zmóc algorytmy, łapki w górę, subskrypcje i tak dalej. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i niedługo spotkamy się znów na następnych rozmowach strajku. Kłaniamy się.